Dzień dobry. Roberto, witam Cię, jesteś pierwszy, jest moc. To napiszcie mi w takim razie, kto jest dzisiaj drugi, bo widzę, że jest nas już dużo. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry, druga Iwonko. Witajcie, kochani. Pozdrawiam z Gdyni, to się dzieje na żywo. Zobaczcie, jaka jest pogoda. Zobaczcie, jak tu jest cudnie. Dar Pomorza stoi i się jak zwykle prezentuje bardzo dumnie. I my na jego tle dzisiaj będziemy robić ćwiczenia przeznaczone absolutnie, Iwonka druga, absolutnie dla każdego. Wszyscy, seniorzy, przede wszystkim wy. Nie ma żadnych wymówek, że będzie za ciężko, że nie dacie rady, że to nie ten wiek, że to nie te kości. No. Dzisiaj wszyscy będziemy ćwiczyć. Ćwiczenia dla początkujących, dla tych, którzy mają trochę za dużo kilogramów i też boją się o te ćwiczenia. Będzie wszystko bezpieczne dla stawów. Rozruszamy się, będziemy się świetnie czuć, bo tutaj też w takim miejscu i z Wami, kochani, to nie może być inaczej. Cześć Dorotka, cześć Justyna, Ania, Ela. Ela, pierwszy raz, mam nadzieję, że Ci się spodoba po ćwiczeniach. Oczywiście wszystko mi napiszcie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. To co, możemy ruszać? 3, 2, 1... Gdyńskie klimaty zapraszają. Dobrze, stańmy na szerokość bioder, ręce na biodra i na razie spokojnie. Zaczynamy zginać kolana i przesuwać biodro w jedną i w drugą stronę, żeby troszeczkę rozruszać biodra. Dziś rozruszamy całe ciało, ale będzie to taki ruch zdrowy, spokojny dla każdego. I uwaga, w tej pozycji już prostujemy plecy, rotujemy delikatnie barki na zewnątrz, doprostowujemy nogę po to, żeby już rozciągnąć tylne taśmy naszych nóg, ścięgna podkolanowe. I jeszcze pępek do kręgosłupa, wydłużamy plecy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I jak już biodra zostały troszkę rozruszane, to zróbmy teraz obszerne krążenia biodrami w jedną stronę na zgiętych nogach, tak żeby nie nadwyrężać odcinka lędźwiowego. Nigdzie nam się nie spieszy. Ćwiczenie robimy precyzyjnie, zawsze z uśmiechem, moi drodzy. To lubimy najbardziej. I uwaga, zmieniamy kierunek krążenia biodrami w drugą stronę. Pamiętajcie o tym, żeby być miękko na kolanach, żeby nie robić żadnych przeprostów. To jest nasz czas, to ma być zdrowe, przyjemne rozruszanie całego ciała i mam nadzieję, że takie właśnie jest. Świetnie, z wdechem unieś ramiona, tak żeby były przy uszach i teraz zaczniemy się jeszcze wyciągać i przeciągać, zginając kolano i tak jakbyśmy chcieli sięgnąć jeszcze wyżej, wyżej, wydłużamy boki tułowia. Tak jest. Przeciągamy się, wyciągamy. To jest poranek. I to jaki poranek? Piątek, piąteczek, piątunio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuszczamy ramiona i zaczynamy maszerować. Maszerujemy w miejscu, unosząc dość wysoko kolana i pracując ramionami. Zobaczcie, jak daleko idą łokcie. Chcę, żeby całe nasze ciało się rozgrzało. Macie to? Maszerujemy. Możemy podejść do siebie bliżej. Ja zobaczę, jak tam odbiór jest. Wszystko ok? Ćwiczycie, teraz nie piszemy, bo teraz wszyscy zabieramy się za nasz trening dla seniora. Jeszcze chwila, jeszcze troszeczkę i uwaga, żeby cały czas, żeby się rozgrzać i zwiększyć tętno, zostajemy w naszym spokojnym cardio i zaczynamy krok dostawny, step touch. Na razie ręce na biodra, jedna noga, druga dochodzi. Tutaj tak. Jeśli chodzi o tempo, dostosowujemy do siebie. Nie musi być ono takie jak u mnie. Możemy sobie robić spokojnie. Przechodzenie z jednej nogi na drugą. Hop. Nisko na nogach. Nogi cały czas ugięte. To też spowoduje, że fajnie będą pracować nasze mięśnie ud i pośladków. I teraz dwa razy do boku. Dwa. I wracamy. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. I dodajemy ręce. Przód. Przód. Wypchnięcie, wypchnięcie, wypchnięcie. Jeszcze trochę. Koordynujemy ruchy. Pracujemy całym ciałem. Niech ramiona też popracują. Jeszcze trochę. Hopa. Tak jest. Nisko na kolanach. Plecy wyprostowane. Wypchnięcie, przód. Wydech, 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 wydech. Hopa,
hopa. Marsz, marsz, marsz. Teraz będziemy wystawiać nogi do przodu, akcentując ruch napięte i dodamy też ramię, ale przeciwległe, czyli prawa noga w przód, lewa ręka do przodu i zmieniamy. I hopa, i hopa. I tutaj wystawiając nogę do przodu, delikatnie zginamy nogę postawną. I chodźmy do przodu, chodźcie do mnie. Tak jest, niziutko. I odepchnięcie. I wracamy, ale odpychamy teraz dwoma rękami. Hop. I przód, i przód, i przód, i przód, i tył, i tył, i tył, i jeszcze raz. I muszę skoordynować. Hop, 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 i hop, hop, hop. Mamy to. Dobra, maszerujemy. I teraz chcę, żeby w marszu unieść kolano i chwilę przytrzymać kolano na górze. Żeby łapać balans, żeby łapać równowagę, żeby aktywować mięśnie głębokie. Nie pochylamy się do przodu, nie pochylamy się do tyłu. Jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Dobra, stajemy ze złączonymi nogami, ręce na razie na biodrach, delikatnie zgięte nogi i odstawiamy nogi do boku. Jedna, druga. Im niżej zejdziemy, tym będzie mocniejsza, fajniejsza praca mięśni nóg. Jeśli jednak kolana na to nie pozwalają, zostajemy w pozycji dość wysokiej. I teraz dodajemy do tego ruchu wystawienie ramion na wysokość bioder. I wydech, wydech, wydech. Pamiętajcie, tempo dostosowujecie do swoich dzisiejszych, aktualnych możliwości. Jeśli jest moc, obręcz barkową mamy już fajnie rozgrzaną, to możemy przenieść ramiona wysoko. Wydech, wydech. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostajemy na szerokość bioder, wystawiamy ramiona do boku i zaczynamy krążyć ramionami do tyłu. Niech popracują nasze mięśnie ramion, niech popracują bicepsy, niech popracują tricepsy i barki. Tak jest. To nie są duże kółeczka, ale tutaj już samo utrzymanie ramion na wysokości barków powoduje, że wy już to chyba czujecie, co ono powoduje. Powoduje ogień! Dobra, i uwaga, zmiana kierunku. Krążymy ramionami do przodu. Damy radę, jeszcze chwila. Niech popracują te mięśnie. To jest nasz czas, moi drodzy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Opuść ramiona. Wow, mamy to. Fajosko. Wyciągnij teraz ramiona przed siebie. Nie dam wam spokoju z tymi ramionami. Na szerokość bioder stajemy i teraz otwieramy klatkę piersiową, kierując ramię do tyłu i zamykamy. I otwieramy i zamykamy. Aha, i otwieramy klatkę piersiową i zamykamy. Aha, ruch tylko jednego ramienia. Skręt w talii, otwarcie klatki piersiowej, kolana lekko ugięte. I fajnie rozciągamy całe ciało. Szykujemy się do pięknego dnia, do pięknego weekendu. Ma przez cały weekend tak świecić słońce, wy sobie to wyobrażacie, ale będzie mocy. Słońce daje full energii. A ile zdrowia! Ostatnie dwa, raz, dwa i teraz otwieramy klatkę piersiową i zamykamy. Otwieramy. Ja wiem, że ramiona już pieką. Ostatnie cztery powtórzenia proszę mi dać. I trzy i cztery, złącz i opuść. Dobra, krążenia barkami do tyłu, troszkę rozluźnimy naszą górę tułowia. Hej, fajosko, ale fajnie, że jesteście. Widzę, że część z was jest w pracy, ale wszystko będzie udostępnione, więc po prostu powtórzymy sobie ten zestaw. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz. Dobra. Stajemy na szerokość bioder i teraz wystawiamy jedną nogę do tyłu, dociskamy piętę, noga z przodu jest zgięta, żeby rozciągnąć achillesy, tyły ud. Wracamy do takiego półprzysiadu i druga noga i cały czas plecy wyprostowane. I wyciągamy jedną i drugą. Super! Jak wam jest? Mam nadzieję, że dobrze, że ćwiczenia idą świetnie, że czujecie już moc we własnym ciele, że czujecie mega zadowolenie w głowach
i chcę, żeby tak zostało na zawsze. Forever. A co? Okej. Jeszcze. Zgięte kolana. Kolana nie rotują się do wewnątrz ani na zewnątrz. Spójrzcie na nie. Niech one będą w jednej szynie ze stopą. Aha. Dobra, zostawiamy jedną nogę z tyłu. Z wdechem ramiona do góry i z wydechem robimy skłon w jedną stronę i w drugą. I wracamy, opuszczamy ramiona i druga strona. Dociskamy piętę, wdech ramiona do góry, delikatny skłon w jedną i w drugą, opuszczamy ramiona. I jeszcze raz powtórzymy, wdech ramiona do góry, delikatne pochylenie w jedną stronę, w drugą, ta-ta, opuszczamy i jeszcze raz, hopa, góra ramiona, jedna strona, druga strona i wracamy. Dobra, zostajemy na szerokość bioder, ramiona przed siebie, na szerokość właściwie troszeczkę szerzej, bo będziemy przenosić ciężar ciała z jednej strony na drugą. I teraz właśnie to zróbmy. Wszyscy. Nie musimy schodzić nisko, tak żeby nie bolały kolana, żeby to był taki flow, żeby to był taki miękki, łagodny ruch. I dodajemy teraz ramiona. Taką ósemkę robimy z ramion. Taką czujemy lekkość w naszym ciele. Pozwalamy temu ciału być takim miękkim, takim naszym, tak żebyśmy mieli z nim kontakt, taki fajny, przyjemny, wow, jak na tańcu, tak jest, nie boimy się ruchów, nie boimy się angażować bioder, naszych ramion, niech całe ciało ćwiczy. 6, 5, 4, 3, 2, i jeden. I teraz weźmy wdech i z wydechem rolującym ruchem zróbmy skłon do momentu, do którego możemy. I jak już delikatnie zginamy nogi w kolanach, jak już zostajemy w tym momencie, to chcę, żebyśmy teraz też tak się pokiwali w jedną stronę, w drugą. Opuść głowę, żeby nie napinać szyi. Teraz nie patrz na mnie. I też pozwól kręgosłupowi się rozluźnić, znaleźć przestrzeń między kręgami. Tak, 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 o to chodzi. Niziutko. Jeszcze chwila. 3, 2, 1. Weź wdech i z wydechem też pomału rolującym ruchem przejdź do stania. Ustawiamy pomału kręg po kręgu do pionu. I na koniec krążenia barkami w tył. 2, 1 i zmieniamy kierunek, krążymy do przodu, 4, 3, 2, 1, ok, zrobimy jeszcze skłon boczny, ręce unosimy, łapiemy za nadgarstek i wyciągamy się do boku, żeby tutaj fajnie, przyjemnie rozciągnąć jeden bok tułowia. Jeśli chcemy troszkę zintensyfikować, to przenosimy lewą nogę do przodu i jest to takie tutaj wszystko, cały bok tułowia się pięknie rozciąga. I zmieniamy stronę, druga strona możemy zrobić albo stojąc na szerokość bioder, albo krzyżując ze sobą nogi, właśnie pociągając za nadgarstek. Przyjemności, prawda? A jakby inaczej. Na zakończenie ćwiczenie takie rozluźniające też z wdechem ramię do góry, skłon i takim obszernym ruchem przechodzimy do dołu i unosimy ramię. I jeszcze raz skłon do boku, schodzimy przodem w dół, przenosimy ramię, proszę mówimy, hopa i proszę, tak jest. Proszę, to możemy powiedzieć do swojego ciała, jaką wspaniałą zrobiliśmy dzisiaj gimnastykę, jakie cudne ćwiczenia, jak jest nam dobrze, ile mamy teraz miejsca w swoim ciele, w swoim kręgosłupie. Tu drugie ramię, wdechy do boku i teraz takim okrężnym ruchem przechodzimy znowu do stania. I wdech do boku i przechodzimy do stania, nie blokujemy kolan. Hopa, tak jest, ale... O, zaczynają się akcje na wszystkich statkach. 8 rano. Ho, ho. No to posłuchamy, co? I ostatni raz. I wydech. Świetnie. Rozciągniemy jeszcze na samo zakończenie nogi. Wystawimy prawą nogę do przodu. Pochylimy się w przód, ale wyciągając kręgosłup. Nie ma tutaj zaokrągleń. Może to być delikatny skłon. Może to być troszeczkę większy w zależności od tego,
w jakiej formie i kondycji jest dzisiaj nasz kręgosłup. Każdy, bez względu na to, do jakiego miejsca zejdziemy, to jest to bardzo dobre, bo ćwiczymy, bo dbamy o siebie. Aha. Skieruj palce stopy na siebie, oprzyj piętę, pochyl się do wyprostowanej nogi, wyciągnij boki tułowia, uwypuklij klatkę piersiową i druga noga. Fantastycznie. Tak właśnie wyglądają nasze żelazne poranki. Kto jest pierwszy raz? Napiszcie mi. Wdech, ramiona do góry, wydech, szerokim łukiem opuszczamy. Jeszcze raz wdech, ramiona do góry, wydech, szerokim łukiem opuszczamy. Połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, otwórz dłonie, połącz, otwórz, połącz, otwórz. I szybciej, szybciej, szybciej. I brawa, kochani, dla Was za dzisiejszy żelazny poranek. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że samopoczucie jest takie. A będzie takie. Albo i jeszcze lepsze. Zobaczę, kto tutaj jest. Marta, świetny zestaw na pobudkę, zrobię jak wstanę. Marta, to oczywiście, że tak, ale już widzę, że się przebudziłaś, to teraz trzeba tylko jedna prawa noga z łóżka, lewa noga z łóżka, wstajemy i się gimnastykujemy. Bo wiecie, ja zawsze wstaję prawą nogą z łóżka, bo tak mi się wydaje, że to mi zawsze przyniesie jakieś szczęście. A Wy zwracacie w ogóle na to uwagę? Ja pierwszy raz, Małgosia, ale super. Małgosiu, mam nadzieję, że Ci się podobało i że będziesz do nas wracać. Poranne poranki żelazne są we wtorki i w piątki o godzinie 7:45 na żywo na transmisji facebookowej, więc zapisujcie sobie, bądźcie, a dzisiejszy zestaw przekażcie, udostępnijcie u siebie na profilach dla mamy, dla babci, dla osób, które chcą się ruszyć, nie wiedzą jak zacząć, to są ćwiczenia właśnie dla początkujących, które myślę, że wszystkich tak zachęcą do dalszej fit przygody z nami. Iwonka, dzięki. Basia, ale jeju, jak fajnie, że jesteście, że piszecie. Jestem, Edytka pisze, ale tylko oglądam, bo jadę autem na urlop. Ale Edytko, to życzę Ci super udanego urlopu, no i na urlopie będzie więcej czasu, żeby sobie wspólnie ćwiczyć, prawda? Asia Ryc, ja też odrobię dzisiaj. Koniecznie, też zgadzam się, że trzeba koniecznie to zrobić. Moja mama ogląda, dzień dobry, uśmiecham się. Mama, ja też się uśmiecham do Ciebie, to ukłon też w Twoją stronę. Mam nadzieję, że wszystkie ćwiczenia zrobiłaś, też mi koniecznie napisz. Dobrze, dobrze, słonka moje kochane, a już napisała mama, że cudownie, ćwiczenia specjalnie dla mnie, dzięki, oczywiście, że tak, dzięki za live, pisze Maciek, fajnie, że panowie też do nas dołączają, ćwiczenia nie znają płci, ćwiczenia są dla wszystkich i bez względu na to, czy jesteśmy dziewczynami, czy chłopakami, chcemy mieć zdrowe kręgosłupy, chcemy mieć zdrowe ciało, to jest bardzo proste i tutaj nie ma żadnych filozofii, jeśli o to chodzi. Staram się prawą, pisze Marta, Iwonka. Marta musi mamie pokazać, absolutnie pokazujcie mamie, pokazujcie osobom, które się boją, nie chcą, mają full wymówek. Nie, 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 nie dzisiaj i nie z nami. Elu, pozdrawiam Cię serdecznie. Ewa wysyła bliskim. Kochani, życzę Wam bardzo udanego piątunia, bo to właśnie on. Pozdrawiam z Gdyni, dar Pomorza, cudny jest, co? Przepiękny, przepiękny. Do zobaczenia we wtorek na żelaznym poranku, ale będziemy się cały czas widzieć. Wpadajcie na mój Instagram, tam też jest dużo motywacji na stories i w postach. Wczorajszy live na YouTubie Wam się podobał, ale to, tam była moc. Też zachęcam, to jest zestaw ćwiczeń na nogi i poślady. Trochę palą, co? Ja dzisiaj też takie miałam nogi lekko z waty, więc YouTube'a też ogarniamy. Do zobaczenia, do usłyszenia, już nie przedłużam. Mua, 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 mua. Ha ha.